Ranek Radia FM. 7:44 i pan Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Cała oginna pana ministra Nowaka w związku z programem bezpieczeństwa na drogach. A to przecież policja też to radary, nie? Tak i wspieramy pana ministra Nowaka w walce, zwłaszcza z, z nadmierną szybkością, która jest zabójcza na polskich drogach. Rzeczywiście policja to są przede wszystkim te kontrole lotne, tak? W różnych miejscach. Najbardziej się boimy tych zakrzakań niż tych fotoradarów. Tak, bo oni stoją w miejscach, o których nie wiemy. Yy, ostatnio, znaczy już od paru lat raczej nie z zakrzaka, tylko nawet na poboczu drogi to w miejscach, gdzie nie sprawiają kłopotów kierowcom, ale są yy, nagle i, 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 i w sposób niespodziewany i tak musi być. To znaczy, inaczej chyba nie balibyśmy się sankcji, a że mamy ciężką nogę najcięższą w Europie, jak wiemy no to wciąż ten bilans bezpieczeństwa jest bardzo tragiczny. Zastanawiam się, czy włożyliście Państwo odrobinę, czy wystarczająco dużo wysiłku, żeby powiedzieć, na czym ten program polega, bo właściwie dyskutujemy w tej chwili o rzeczy, tak powiedziałabym, dla mnie nie najważniejszej, i uważam, że ta dyskusja nie jest zbyt mądra. O, o fotoradarach. To nie jest bezpieczeństwo na drogach. No, to jest tylko jeden z instrumentów tak, tak, tak naprawdę nadzoru, a bezpieczeństwo to jest cały kompleks yy, yy, różnych zagadnień, które się ze sobą wiążą. Na pewno bardzo ważna jest infrastruktura i to nie tylko autostrady i drogi szybkiego ruchu, ale wszyscy, którzy jeździmy po Europie, widzimy, jak rozwiązują te rzeczy yy, w innych krajach i poprzez, to się ładnie nazywa, spowolnianie ruchu, jak i te elementy, które kierują w ogóle kierowcę poprzez infrastrukturę, poprzez zwężenia i tak dalej, w taki sposób, żeby, żeby on musiał i zwolnić, i jechać ostrożniej, zwłaszcza w miejscach, gdzie tych pieszych jest najwięcej, a wiemy, że pieszy teraz jest najbardziej narażony na polskich drogach. Drugą ważną rzeczą bardzo jest prewencja i edukacja. To, to pokazały te wszystkie programy, które mówiły o nietrzeźwości, i o alkoholu za kierownicą. I rzeczywiście widać, że trafiło to do świadomości Polaków i coraz mniej tak, nas. myślisz, że te liczby są w dalszym ciągu ogromne? Są w dalszym ciągu ogromne, ale zeszliśmy dzięki Bogu poniżej średniej europejskiej. Dzisiaj niecałe 10% wypadków w Polsce spowodowanych jest przez kierowców lub osoby, które były pod wpływem alkoholu. Mówię osoby, bo to czasem dotyczy pieszych. W Europie to jest prawie 20%. Więc to wyprzedziliśmy, tak? wyprzedziliśmy, tu mamy lepszą statystykę, natomiast na pierwsze miejsce dzisiaj w naszych statystykach wychodzi prędkość i ona prawie połowę wypadków, jest powodem prawie połowy wypadków, w których giną ludzie. Czyli stąd te fotoradary, i stąd działania policji, a tych ruchomych to będzie więcej, tych stojących już nie za krzakiem, tylko na poboczu? Mówimy o policjantach. Policjantach, tak. tak moim tak, zdaniem oczywiście. to są te uprawnienia i te działania, które powinna prowadzić policja, nie inspekcja transportu drogowego. Proszę pamiętać, że inspekcja transportu drogowego jest służbą powołaną do kontroli transportu ciężkiego Ciężkiego, oczywiście. i na tym się powinni kontrolować, plus wyspecjalizować w sprawach radarów stacjonarnych. Natomiast jeżeli chodzi o te lotne kontrole mhm. prędkości, ich, ich jest dużo, a w moim przekonaniu powinno być więcej, zdecydowanie pan znaczy Pana że... przekonaniu, czy w planach realnych w możemy planach, coś więcej się dowiedzieć? W planach realnych również, między innymi te zmiany, które komendant y, y, główny planował w zeszłym roku, a teraz zaczyna wprowadzać w życie poprzez restrukturyzację komendy, y, trochę zmian w y, y, filozofii zarządzania różnymi pionami policji, prowadzą także do, do, do większej intensyfikacji pracy tzw. Tak drogówki, czyli policjantów, którzy pracują na drodze. Także te plany zakładają wzmożoną ich aktywność jeszcze większą niż... Czyli trzeba jeszcze drogi. bardziej uważać, tak? Bardzo proszę, żeby jeszcze bardziej uważać. Panie ministrze, takie mamy zamieszanie wokół policji, wokół służb specjalnych. Tu słyszymy, że szef Centralnego Biura Śledczego dostał jakąś propozycję nie do odrzucenia, żeby się przenieść do, yy, do Wrocławia. No przyst rezygnacja pana yy, Bondaryka, Krzysztofa generała Bondaryka została przyjęta i tak ciągle coś słyszymy, że wokół tych służb się dzieje i nie wiemy. Wszyscy mówią, potrzeba nam debaty na ten temat. Najpierw wezmiem dopiero potem. A tutaj takie... Ja po pierwsze myślę, że w mediach generalnie przewartościowuje się znaczenie tych zmian, to znaczy służby i specjalne, i policja, i inne służby państwowe odpowiedzialne za porządek publiczny działają, działają sprawnie i te działania, które są podejmowane na przykład w policji, związane ze zmianą struktury Komendy Głównej, one naprawdę nie mają wielkiego znaczenia. Myślę, że na tam nie wie, że wie pan z 20 lat już o potrzebie zmiany struktury Komendy Głównej. No, jak znam komendanta Działoszyńskiego jest to człowiek konsekwentny i dosyć uparty i myślę, że on jednak z tych 18 ym, biur zrobi 11 i uprości po prostu proces podejmowania decyzji, bo to właściwie... A to dlaczego oni. musiał odejść ten szef Centralnego Biura Śledczego? Yy, na razie nie ma żadnych decyzji, jeżeli chodzi o Centralne Biuro Śledcze, również personalnych. Yy, 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 generał Maruszczak yy, wypełnia swoje yy, obowiązki. Ale jak yy, może wypełniać, jak wszyscy mówią, że on pójdzie do Wrocławia? To wie pan, to już nie ja ma pozycji. Chciał, proszę pamiętać, że o wielu szefach służb, w tym o wspominanym już Bondaryku, od pięciu lat wszyscy mówili, że odchodzi, będzie odwołany i tak dalej. To, że w mediach mówi się o zmianach personalnych, to naprawdę, yy, znaczy yy, yy, ja przez ostatnie pięć lat, o ile pamiętam, pod wpływem yy, mediów nie odwoływano żadnego yy, szefa ani służb specjalnych, ani yy, żadnej innej służby, bo to nie te względy powinny o tym decydować. Więc myślę, że yy, 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 CBS niech pracuje spokojnie. Yy, te spekulacje powstały dlatego, że komendant główny zdecydował o tym, żeby szef Centralnego Biura Śledczego wypełniał nadal swoje zadanie jako szef tej bardzo ważnej struktury wewnątrz policji, walczącej z najcięższymi przestępstwami. Natomiast do procesu wydzielenia tej struktury z Komendy Głównej, o czym mówimy także od dawna, wyznaczył pełnomocnika. Proszę pamiętać, że to jest proces bardzo biurokratyczny. I teraz, jeżeli szefa CBS-u obarczono by tym procesem, to właściwie go w normalny Swoich normalnych zadań. Wydaje się to bardzo racjonalne. An, I i tak? druga rzecz powiem, rzeczywiście bardzo. prawdą jest, że komendant y, y, garnizonu dolnośląskiego Wrocławskiego, pan generał Biel y, y, odchodzi na emeryturę i to znowu otwiera kolejną y, fa, falę spekulacji medialnych, kto na jego miejsce, a może ten, a może inny, ale ja bym prosił tutaj o takie uspokojenie, bo to zawsze wywołuje niepotrzebne wrażenie u obywateli, że coś się dzieje takiego, co może wpłynąć na ich y, y, bezpieczeństwo, a tymczasem. Ani te zmiany personalne w ABW, ani y, zmiany strukturalne w policji nie będą miały takiego wpływu, tylko usprawnień No, Ale będą miały, bo ja służby. rozumiem, że znaczy zmiany personalne zmianami personalnymi, ale panie ministrze, ja pamiętam, rozmawialiśmy przecież, jeszcze rozmawiałem z panem długo przed euro i pan powiedział, że po zakończeniu euro, czyli takiej ważnej dla wszystkich służb operacji, zacznie się no, poważna reforma tych służb specjalnych. I ja rozumiem, że ona się rozpoczęła. Czy my już wiemy, na czym ona polega? Yy, mamy, yy, ja bym powiedział, ostatni etap yy, domykania tej reformy i dyskusji. Yy, decyzją pana premiera yy, poproszeni zostali jeszcze o włączenie się do tej dyskusji członkowie kolegium do spraw służb specjalnych. Każdy z nich otrzymał taki nie w sumie. Krótki, syntetyczny materiał, który opracowaliśmy z panem ministrem Siemoniakiem dla pana premiera, wskazujący pewne kierunki zmian. I mamy nadzieję, że do końca stycznia wypowiedzą się na piśmie. Opracujemy te opinie. Dojdzie do spotkania kolegium pod koniec lutego, na początku marca i po tym spotkaniu pan premier ostatecznie rozstrzygnie, w jakim kierunku to Rozmawiam wyszły. z panem generałem Kozieniem, szefem Biura Bezpie Bezpieczeństwa Narodowego, który mówi, że. Prezydent ma swoje pomysły, że powstanie Komitet Bezpieczeństwa nie, nie, źle się to kojarzy, no ale wszystko jedno. Nazwa fatalna. Nazwa fatalna, no ale wszystko jedno, bo trzeba koordynacji kontroli. Prawda jest taka, że rzeczywiście jeszcze w przeglądzie bezpieczeństwa narodowego pan generał Koziej wskazywał na potrzebę przebudowy trochę tego mechanizmu koordynacji tak. wewnątrz rządu. Tak. Ja się z nim zgadzam jako człowiek, który współkierował kolegium przez ostatnie pięć lat. Uważam, że kolegium w takim kształcie, tak jak i minister koordynator, są niepotrzebne, że warto pomyśleć o takim mechanizmie koordynacji wewnątrz rządowej, międzyresortowej, który by y, odpowiadał trochę takim y, komitetom, jakie mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o sprawy europejskie, o y, sprawy cyfryzacyjne. Tak samo y, odpowiadałby za kwestie bezpieczeństwa, chociaż chciałbym żeby on się w ten sposób nie nazywał, bo się źle kojarzy. I, i, o tym, i, I o tym myślimy. Ale to jest rozwiązanie, bym powiedział, dosyć klasyczne, jeżeli chodzi o, 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 o inne kraje w Europie. Takie dokładnie gremia wewnątrzrządowe, gdzie ministrowie odpowiedzialni za poszczególne obszary bezpieczeństwa państwa koordynują pracę służb specjalnych i innych służb porządku publicznego, funkcjonują. I to myślę, że będzie bardzo sprawne. Jak państwo wiecie, od samego początku że niepotrzebny jest ktoś taki jak minister koordynator z zapisanymi, tak jak w ustawie, uprawnieniami, bo on generował w przeszłości tylko... A na razie konfliktor. to w Trybunale Konstytucyjnym, o czym zapominamy, jest w ogóle sprawa tego rozporządzenia premiera, które imiennie panu przypisało, tak. y, przypisało tak. kontrolę tak. nad tak. Tymi wszystkimi służbami. Tak. Chociaż ja będę tutaj twierdził, że akurat premier i zresztą podzielił to, znaczy, to była także opinia RCL-u, ma prawo przekazać każdemu ze swoich współpracy, każdemu ministrowi. Takie uprawnienia, jakie, y, jakie uważa za stosowne, jeżeli wskazuje bardzo precyzyjnie, tak jak to zrobił w tym wypadku. Chciałbym też powiedzieć o tym, że y, na pewno ważnym aspektem, o którym rozmawialiśmy przed euro, a, a, a teraz konsekwentnie go kombin, kon, y, y, kontynuujemy, to jest przegląd po pięciu latach funkcjonowania służb specjalnych i nakładania się ich kompetencji i podjęcia takich działań, żeby jednak wskazać mocniej służby wiodące w pewnych y, obszarach bezpieczeństwa. I w związku z tym odpowiedzialne za te obszary. I ostatnia rzecz, jeżeli mogę, jeszcze dwa zdania. To jest jednak przygotowanie się służb specjalnych i włączenie w rozpoznawanie tych przestępstw, które wydaje się stały się wyzwaniem dla nas wszystkich i obywateli i państwa w ostatnich latach, czyli przestępstw gospodarczych. To oczywiście nie jest kwestia tylko służb specjalnych, ale także policji. Rozmawialiśmy o tym na ostatniej na Radzie Rocznej w zeszłym tygodniu w Zakopanym, że policja także wzmocni ten wymiar, ale jednak trzeba pomyśleć, jak służby mają. Tutaj e, angażować swoje, swoje, swoje wysiłki, żeby rozpoznawać wcześniej zagrożenia związane z przestępczością gospodarczą i dla finansów państwowych i funkcjonowania e, państwa. No jak to jeszcze i by się trzeba było przyjrzeć ten bałaganowi...